Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 3:53. Czas ruszać na wykopki. Siemanko, dotarliśmy już na pole. Dzisiaj gościnnie ze mną jest Bartek z kanału Alfa Beta. Siema, pozdrawiam. Dzisiaj będziemy sobie śmigać po takim dosyć sporym polu. Tutaj pokażę w tle. Jest wyorane, więc łatwo będzie nam się chodziło. A pogoda w lany poniedziałek jest piękna. Dobra, do pierwszego dołka. Wykrywacz włączony. Wybieramy kanał. Balast do gruntu automatyczny. Głośność 25. Głośność poziomu żelaza też jest 25. Sygnał wiodący 8. Ilość tonów dźwiękowych 5. Dyskryminacja 0. Prędkość przemiatania 3. Czułość wykrywacza na początku 25. Zobaczymy, czy nie będzie się wzbudzał. Wtedy ewentualnie coś się skoryguje, ale z taką początkową wartością zaczynam. Dobra, Bartek już sobie poszedł pośmigać. Gdzieś tam jest za tamtym dużym drzewem. A ja zaczynam tutaj z prawej strony tego drzewa. I przy samej między mam jakiś sygnał, tak z 20 cm w powietrzu wchodzi w zasięg, około 30 na skali. O, tutaj w śladzie ciągnika trochę twardo jest. Jeszcze głębiej. Już wyszło. Z głębokości około 20 cm. Jest. Oj. I łuseczka karabinowa. Mosinek prawdopodobnie. Bartek znalazł taki kawałeczek zapalnika carskiego. Jest jakiś ciekawy sygnał. Ponad 70 na skali. Zasięg wchodzi tak z 40 cm. Ale wykrywacz wskazuje, że nie jest ten obiekt zbyt głęboko. No coś chyba widać. O, kawałek blachy. Możliwe, że to była skrzynia jakaś amunicyjna kiedyś. Tak mi się wydaje. Mam kolejny namierzony sygnał. Zasięg wchodzi tak z około 20 cm nad ziemią. Ponad 70 na skali. Jak słyszycie, ptaszki pięknie śpiewają. Dzisiaj pogoda super jest na wykopki. Chyba już wyszło. Mam nadzieję, że to nie 10 polmos. Może przesadziłem 10, ale ze 3 już dzisiaj wykopałem.
mam to w dłoni. I jakiś pierścień znalazłem. O ja. Ale raczej nie jest ze złota. Aluminiowy. Czyli raczej z odpustu jakiegoś. Chociaż mógł być kiedyś ładny. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak około 25-30 cm nad ziemią. Około 40 na skali. Próbujemy to wykopać. Już wyszło. Gdzieś to tutaj jest. O, jest monetka. Jest monetka. Ciekawe co za moneta. O, chyba druga RP. Druga RP 5 groszy. Czyli starszy kuzyn grosika. Rocznik 20. Chyba 23. Z głębokości jakiś 10-15 cm wyszła ta moneta. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak około 20 cm. Ponad 30 na skali. Sporo dzisiaj kopię takich różnych drucików i aluminium. Już wyszło. Dobra. No i o tym mowa, kolejny drucik. Z Bartkiem robimy sobie małą przerwę. Śniadanie świąteczne na polu. Namierzyłem kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 25 cm. Ponad 60 na skali. Już wyszło. Z głębokości jakieś 15 cm. O, jest jakaś monetka. Jest moneta. O, tak się odwrócę do słoneczka. Co to może być? Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi z około 30 cm.
O, i nie trzeba wykopywać, tylko się schylić. I tutaj gdzieś na głębokości 5 do 7 cm taka łuseczka z mauzerka sobie leżała. A tutaj prawie na wierzchu leżał sobie czubeczek. Namierzyłem kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z około 25 cm. Na skali ponad 30. O, i widać łuseczkę. Proszę bardzo. Kolejna łuseczka z Mosinka. Sporo ich dzisiaj wyszło. Nie wszystkie nagrywam. Ta akurat pod powierzchnią centymetr dwa była. Patrzcie, tam w oddali ktoś przycupnął sobie na miedzy. Bartek chyba się zmęczył i sobie siedzi. Ale pogoda piękna, więc można sobie tutaj posiedzieć na polu i ten odpoczywać. Mnie też już trochę ręka boli, a zostało mi jeszcze 6 długości pola, więc do 16 przynajmniej tutaj posiedzimy. Trafiłem ciekawy sygnał. W zasięg wchodzi tak z około 20 cm nad ziemią. Na skali ponad 70. Jeszcze jest ziemi. Wyszło. O. I wyszedł kolejny czubeczek dzisiaj w głębokości 25 cm. Mam kolejny sygnał. Na skali ponad 80, zasięg tak nad ziemią wchodzi z około 20 cm. Ciekawe, co to może być? Jeszcze jest ziemi. Chyba wyszło z głębokości gdzieś 15-20 cm. Gdzieś tutaj. O, jest monetka jakaś. Co to może być? O, chyba kopiejka. Kopiejka jakaś. Tam dwie kopiejki dokładnie. Ale rocznik nieczytelny. Tak czy tak, jest moneta. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Na skali ponad 70. Wyszło. Było na jakiejś głębokości 15-20 cm. O, jest moneta jakaś. Jest
jest monetka. Co za moneta? No, kobieczka, ale strasznie wytarta. Tylko zarysy. Jakieś kontury widać, że to była kopiejka kiedyś. Ale tak czy tak, jest moneta. I jest kolejny sygnał. W zasięg w powietrzu wchodzi tak z 25 cm. Na skali ponad 60. Próbujemy to wykopać. Wyszło już. Pogoda dzisiaj zmienna jest. Nie jest tragiczna, ale raz słoneczko przyjemne bardzo, a raz taki zimny wiatr jak się schowa. Mam to w dłoni. Jest monetka. Odwrócę się, żeby tak nie wiało do kamery, do mikrofonu. Co to za moneta? To raczej kopiejka nie jest. Ale za dużo to nie widać na niej. Coś chyba starszego jak kopiejki, które znajduję. Tak mi się wydaje. A teraz wykopałem taki oto grzybek. Nie był za głęboko, z około 30 cm. Taki zapał wykopałem. Proszę bardzo. Czubek stalowy. A dół i pierścień to będzie jakaś miedź. Mam kolejny sygnał. Zasięg chodzi w powietrzu. Tak z 15 cm, ponad 50 na skali. Już wyszło. Trochę pada, ale dajemy radę. No i kawałek łuseczki z głębokości 15-20 cm. A tymczasem kończymy poszukiwania i powoli zawijamy się do domu. Jestem już w domu, a to są śmieci oraz taki drobny złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc możemy zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, trochę tych fancików udało się i tym razem wykopać. Zaczynamy od góry. Łuseczki karabinowe, których wychodziło bardzo dużo. Głównie wychodziły mosinki i jakiś pojedynczy mauzerek wyszedł. Tutaj zapalnik pruski KZ GR14. Kawałek rosyjskiego zapalnika, możliwe, że od carskiej 76, który dostałem od Bartka. Czubeczki, taki sygnecik aluminiowy, ale stan, jak widzicie, bardzo opłakany. Monetki, dwie kopiejki, ale stany, że tak powiem, tragiczne. 5 groszy z drugiej RP, ale rocznik chyba to będzie 23, ale nie jestem pewny. Monetka jedna nieczytelna. Szkoda bardzo. I tak mi się wydaje, Bartek chyba też zwrócił na to uwagę, że to będzie grosz Poniatowskiego.
ale stan tej monety jest bardzo, ale to bardzo słaby. Kolejny wypad z Xterco Pro udany. Monet nie za dużo i stany bardzo słabe, guziczka żadnego. Głównie militarka wychodziła i sporo śmieci, jak widzieliście. Kolega Bartek z kanału Alfabeta tak się zapatrzył na Xterkę, że już zamówił u mnie ten wykrywacz i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu podrzucę mu tą Xterkę, jak dotrą do mnie zamówienia. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!